Dzień dobry, Wiesiek Skiba. Dzisiaj opowiem Wam o gruntach, które są najbardziej popularne na rynku. Zacznijmy od najbardziej popularnego, uniwersalnego u mnie gruntu – zastosowanie przed położeniem płytek. Następna w kolejności jest farba gruntująca. Malujemy ją surowe tynki, po wyschnięciu nakładamy farbę docelową. Ostatnim dzisiaj prezentowanym gruntem jest Super Contact. Stosujemy go w przypadku, jeżeli chcemy położyć płytki na płytki, smarujemy taką warstwą trzepną i po wyschnięciu nakładamy drugą warstwę płytek. A teraz pokażę Wam, jak to wszystko wygląda w praktyce. Na pierwszy rzut pójdzie unigrunt. A teraz czas na farbę gruntującą. Ja ją w tej chwili położę pędzlem, można wałkiem. Teraz na sam koniec nakładanie warstwy czepnej. I pamiętajcie, grunt to podstawa.